dzisiejszych wieściach z ratusza. Rok Kultury. Na pewno każdy w naszej ofercie w Roku Kultury znajdzie coś dla siebie. Kolejny udany sezon na Białym Orliku. Inwestycja moim zdaniem jest bardzo udana i oby takich było więcej w Oświęcimiu. Zapisy do oświęcimskich szkół. Ci rodzice, którzy zdecydowali się na wysłanie dziecka wcześniej do szkoły, nie żałują tej decyzji. Rok 2013 został ogłoszony w Oświęcimiu Rokiem Kultury. Będzie to niezwykła okazja do przybliżenia oferty kulturalnej miasta i działających w nim placówek. Przyczyni się on również do przybliżenia na większą skalę działań podejmowanych przez środowiska artystyczne. Rok Kultury został uroczyście zainaugurowany w Oświęcimskim Centrum Kultury. Czy istnieją miasta szczęśliwe? To przewrotne pytanie było równocześnie tytułem znakomitego wykładu, który w Oświęcimskim Centrum Kultury wygłosił profesor Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego. Proszę Państwa, czy istnieją miasta szczęśliwe? Ten przymiotnik szczęśliwy jest dobrany oczywiście prowokacyjnie. Jednym z ważnych elementów przesłania tego naszego spotkania dzisiaj powinien być taki wniosek, że to nie władza robi miasto. To mieszkańcy robią miasto swoją decyzją, że chcą w tym mieście żyć i pracować. Państwo oczywiście powołaniem jest pamiętać o tym, co się stało w Auschwitz. I tego obowiązku nikt z Państwa nie zdejmie. Natomiast bardzo ważną jest rzeczą, żeby to, co było w Auschwitz, nie było tylko pamięcią o tym, co było, ale żeby zostało przetworzone w coś, co można na podstawie czego i przy pomocy czego można ukształtować przyszłość miasta. Myślę, że sama decyzja, która, o ile sobie dobrze przypominam, zapadła 20 grudnia na sesji Rady Miejskiej w Oświęcimiu o ustanowieniu roku 2013 Rokiem Kultury, jest decyzją bardzo trafioną. Z okazji Roku Kultury wiele różnych wydarzeń proponują mieszkańcom oświęcimskie instytucje kultury. W tym roku proponujemy nowy projekt, który nazwaliśmy Kulturalne Cztery Pory Roku. Będą to działania głównie plenerowe, organizowane 4 razy w roku, weekendowo, w kwietniu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. I będą się nazywać tak jak pory roku, czyli pierwsze to Święto Wiosny, potem Barwy Lata, Jesienią Święcimska i Zimowe Impresje. Podczas tych wydarzeń chcemy zaprezentować głównie takie działania, których do tej pory było nieco mniej w Oświęcimiu, czyli plenerowe teatry uliczne, czyli takie rodzaje wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które będą mogły być adresowane do szerokiej publiczności, ale także koncerty, działania, które będą integrować oświęcimską społeczność, mieszkańców Oświęcimia wokół wspólnych przedsięwzięć. Najbliższe nasze wydarzenie w ramach tego projektu to wspomniane już Święto Wiosny. Ono odbywać się będzie od 19 do 21 kwietnia. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli większość naszych planów zrealizować na zewnątrz, ale także odbędzie się koncert muzyki klasycznej wewnątrz, w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury. Oczywiście wszystkie te propozycje będą nieodpłatne. Pierwsze spotkanie takie w ramach Roku Kultury w naszym muzeum to będzie 4. Jarmark Kasztelański, który w tym roku rozszerzamy i nie będzie tak jak do tej pory jeden dzień, tylko 2 dni trwał Jarmark Kasztelański, a poświęcimy go takiemu wydarzeniu, które miało miejsce w Oświęcimiu, jak epizod związany z wojnami szwedzkimi i atakiem wojsk szwedzkich na nasz zamek. I to już 4 maja, pierwsze spotkanie z tą historią, ponieważ będziemy zapraszać mieszkańców na otwarcie wystawy, na wykład dr Bożeny Popiołek oraz również na koncert muzyki dawniej w wykonaniu zespołu Kontrabellum. Natomiast już następnego dnia, w niedzielę, 5 maja, mieszkańcy będą mieli okazję, tak jak co roku, zapoznać się z tradycjami dawnego rzemiosła na naszym dziedzińcu zamkowym. Spotkają się również z odtwórcami właśnie tego dawnego rzemiosła. Będą mieli możliwość również posłuchania muzyki dawnej oraz uczestniczenia w różnych wyprawach sarmackich, różnych zabawach tutaj na naszym dziedzińcu zamkowym. Również w tym roku chcemy poszerzyć naszą ofertę związaną z nocami tutaj w naszym muzeum i pierwszą taką noc, którą wspólnie z mieszkańcami miasta mamy nadzieję spędzić, to będzie z 18 na 19 maja i tutaj będzie to noc na wieży pod takim tytułem, że kto dziś w zamkowe legendy wierzy, ten dziś straszy na wieży.
Natomiast drugą taką noc to będzie tym razem noc na zamku, na którą będziemy zapraszać mieszkańców. To noc z 31 sierpnia na 1 września w ramach Święta Miasta. Nowym programem, który chcemy skierować szczególnie do młodzieży, jest Kulturowo i Kultowo w Galerii Książki. W jego ramach zapraszamy młodzież na warsztaty z cyklu Młody Ogarnij Się. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz bloga projektu, ponieważ najbliższe zajęcia już w marcu. Będą one poświęcone muzyce, będziemy rozmawiać o tym, czego lubimy słuchać, czego nie lubimy słuchać, jaką moc oddziaływania ma muzyka, a także razem z panem Lechem Chodackim będziemy nagrywać dżingiel do naszego bibliotecznego radiowęzła promujący ten właśnie projekt. W ramach projektu Kulturowo i Kultowo w Galerii Książki znajdują się również warsztaty dla dorosłych, Informacja. Szczegóły również znajdują się na plakatach. Zapraszamy do zapoznawania się ze szczegółami. Ważnym dla nas elementem obchodów Roku Kultury jest również 65-lecie samej biblioteki. Z tej okazji przygotowaliśmy również dla naszych dorosłych czytelników mnóstwo niespodzianek, ciekawych spotkań autorskich, i różnych wydarzeń, które również szczegóły będą pojawiać się na naszej stronie internetowej i na plakatach. Na pewno każdy w naszej ofercie w Roku Kultury znajdzie coś dla siebie. Dom Spotkań Młodzieży, który od wielu lat oprócz swojej działalności edukacyjnej jako instytucja obywatelska stał się, myślę, ważnym adresem na mapie kulturalnej miasta, przygotował wiele zdarzeń. To jest kontynuacja krakowskiego salonu poezji, to już 7 lat działań i 48 salonów za nami. To również kontynuacja programu Alternatywna Scena MDSM. Już teraz zapraszam w maju i we wrześniu młodych ludzi na zupełnie inny program niż ten, do którego jest przyzwyczajona dorosła część publiczności oświęcimskiej. I duża ilość wystaw, koncertów. Już w najbliższym czasie, w niedzielę, kolejna edycja krakowskiego salonu poezji. Kłopot z miłością przedstawi 4 znakomitych aktorów i aktorek z Krakowa: Ewa Kaim, Grzegorz Łukaski oraz Małgorzata i Krzysztof Zawadzcy będą niekonwencjonalnie mówić o miłości. A 8 marca koncert muzyki Mieczysława Weinberga o godzinie 19:00. Wszystkich zapraszam. Powracamy też do spotkania dobrych duchów, zdarzenia, które też już wrosło w scenerię Oświęcimia. Będziemy, myślę, przy dobrej muzyce móc podziękować tym, którzy wspierają działalność domu. W Młodzieżowym Domu Kultury jak zwykle wiele się dzieje, a myślę, że w tym roku tym bardziej. Na co dzień odkrywamy i rozwijamy talenty naszych młodych artystów. Na co dzień wprowadzamy ich w świat szeroko rozumianej kultury. Takim najbliższym, mocnym elementem będzie na pewno 15. już edycja Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży, które organizowane jest przez Młodzieżowy Dom Kultury już od 30 lat. Wcześniej, bo już w marcu, zorganizujemy Miejski Konkurs Wiedzy o Oświęcimiu, a zaraz potem jesteśmy współorganizatorem dużego konkursu ogólnopolskiego modeli kartonowych. W maju zapraszamy Państwa na dużą imprezę plenerową pod hasłem MDK – Miejsce dla każdego. To impreza integracyjna, która łączy wiele pokoleń, ponieważ przybywa na nią nie tylko cała gromada naszych wychowanków, ale również ich rodziny. Od tych najmłodszych z rodzeństwa, aż po dziadków i pradziadków. Przed wakacjami jeszcze na pewno zorganizujemy powiatowy turniej szachowy, będzie podsumowanie konkursu, powiatowego konkursu czytelniczego oraz wspólnie z Komendą Policji zorganizujemy eliminacje rejonowe ogólnopolskiego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Po wakacjach kolejny element, ogólnopolski konkurs poezji religijnej,
a zwieńczeniem roku będzie koncert kolęd i pastorałek oraz tradycyjnie już nasz powiatowy konkurs plastyczny Tradycje Świąteczne i Noworoczne Hej Kolęda, Kolęda. Z Oświęcimia pochodzi i żyje w nim wielu znanych w Polsce artystów. Będzie więc okazja, by przybliżyć ich sylwetki mieszkańcom miasta. Ja osobiście cieszę się, że jest Rok Kultury, gdyż może miasto z większą uwagę zwróci na podmiot, czyli artystów, twórców kultury, którzy się borykają czasami z bardzo przyziemnymi problemami. W Oświęcimiu funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki, które animują sferę życia kulturalnego w mieście. Należą do nich m.in. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku, Fundacja na Rzecz Galerii Pro Arte, Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie czy Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Miasto zaprasza organizacje pozarządowe do włączenia się w Rok Kultury. Ciekawe projekty mają szansę na dofinansowanie. Wystarczy przygotować propozycje i zgłosić je do Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Powoli kończy się drugi sezon na oświęcimskim Białym Orliku. Ten obiekt, znajdujący się przy Szkole Podstawowej nr 5 na Zasolu, już na trwałe wpisał się w zimowy pejzaż miasta. Jeszcze w ten weekend, korzystając z ostatków zimy, możemy pojeździć na łyżwach. Później lodowisko będzie rozmrażane. Czy był to udany łyżwiarski sezon na Orliku? Pytamy Michała Barciaka, animatora zajęć sportowych na obiekcie. Myślę, że sezon możemy zaliczyć do udanych. Lodowisko przyciągnęło wiele osób, w szczególności w młodszym wieku, ale nie tylko, także osoby w starszym wieku. Szczególnie też duże zainteresowanie było, jeśli chodzi o grę na lodzie w hokeja w wieczornych godzinach. Prowadziliśmy także zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak się jeździ? Bez zaangażowania miasta w ostatnich 2 latach zimowego Orlika w Oświęcimiu by nie było. Początek Białego Orlika w tym sezonie to był grudzień, więc prawie 3 miesiące można było z niego skorzystać i miałem też okazję obserwować. Nie jeździłem osobiście, ale miałem okazję obserwować. Wiele osób właśnie z niego skorzystało, czy to zarówno ze Oświęcimia, jak i z okolic. Mieliśmy wielu gości, którzy przyjeżdżali, gratulowali nam takiej inicjatywy. Myślę, że oczywiście w połowie grudnia będzie rozpoczęcie następnego sezonu tu na Białym Orliku, ale w tym okresie pomiędzy marcem a grudniem zapraszamy młodzież i dzieci i starszych na inne obiekty, między innymi na Orliki, które już będą 4 w Oświęcimiu, ale też i na skatepark, który zostanie uruchomiony końcem marca. Także myślę, że będzie to kolejna okazja do spędzenia aktywnie wolnego czasu. Zapraszam wszystkich do Oświęcimia. A jak wygląda ocena Białego Orlika z perspektywy mieszkańców? Drugi sezon Białego Orlika pokazał, że inwestycja opłaciła się. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, szczególnie ci najmłodsi i najbardziej było to widoczne w trakcie ferii. Również opłacało się zainwestować w wytłumienie odgłosów agregatu, ponieważ w tej chwili ja jako radna i szefowa Rady Osiedla Zasole nie przyjęłam ani jednej interwencji dotyczącej Białego Orlika, zakłócania ciszy poprzez pracę agregatu. Może też dlatego, że było chłodniej i wtedy agregat oczywiście pracuje ciszej, ale niemniej jednak ja mieszkam w pobliżu, niedaleko i przedtem te odgłosy do mnie dochodziły, teraz nie słychać nic. Inwestycja moim zdaniem jest bardzo udana i oby takich było więcej w Oświęcimiu. W Oświęcimiu trwa nabór do miejskich przedszkoli i gimnazjów. Chociaż obowiązek objęcia edukacją dzieci 6-letnich będzie dopiero od 2014 roku, my już dziś zachęcamy do posłania 6-latków od nowego roku szkolnego 2013-2014. Jakie predyspozycje powinien mieć 6-latek i czy oświęcimskie szkoły są przygotowane na ich przyjęcie? Pytamy Annę Wiśniewską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Z tych ankiet, które do nas dotarły, jednoznacznie wynika, że rodzice w jednym z pytań dotyczącym obaw mówią o tym, że bali się, że dziecko nie poradzi sobie z nauką szkolną. Natomiast te obawy zupełnie się rozwiały. Rodzice dostrzegają to, że dziecko dobrze się czuje w szkole, chętnie chodzi do szkoły, ma dobre relacje z rówieśnikami. Rodzice wymieniają wiele umiejętności, które dziecko w ciągu właściwie pół roku zdobyło, bo mówimy tutaj o uczniach klasy pierwszej. I czy te ankiety, czy też rozmowy indywidualne z rodzicami potwierdzają, że ci rodzice, którzy zdecydowali się na wysłanie dziecka wcześniej do szkoły, nie żałują tej decyzji. To już rodzice decydują się na posłanie
dziecka do szkoły, do konkretnej szkoły, no jest takim miernikiem tego, czy te szkoły są przygotowane, bo na pewno rodzic nie robi tego bez zasięgania opinii, bez sprawdzenia szkoły, bez podpytywania rodziców starszych uczniów, którzy zdecydowali się na podjęcie decyzji o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły, jak ta szkoła funkcjonuje, czy są zadowoleni. No i to są takie źródła pozyskiwania informacji. My sami również też staramy się w różnego rodzaju akcjach promocyjnych ułatwiać rodzicom podejmowanie tej decyzji. Szkoły podstawowe czekają na zgłoszenia dzieci, które od 1 września rozpoczynają edukację szkolną. Wielu rodziców nie dopełniło jeszcze tego obowiązku. Miejskie przedszkola prowadzą zapisy do 29 czerwca, a miejskie gimnazja czekają na uczniów do 28 kwietnia.